tu są teraz ekrany, a tam za tymi ekranami było nasze pole, które nam odebrano podczas budowy autostrady. W tej chwili są MOP-y, miejsce obsługi podróżnych, znaczy się, i autostrada. Jesteśmy teraz w ciężkiej sytuacji. Już nie mówię, panie redaktorze, o huku, hałasie i spalinach, w jakim my żyjemy. Problem państwa morawieckich polega na tym, że znaleźli się w niewłaściwym miejscu. Ich gospodarstwo znalazło się w niewłaściwym miejscu. Ponad 3 tygodnie, jak te wykopy istnieją, nawożenie rur i zajęcie naszego gruntu. To jest jedyna ziemia, która państwu pozostała po budowie autostrady. Tak, oczywiście. Czyli państwo już w tym momencie zostają otoczeni ze wszystkich stron praktycznie. Tak, panie redaktorze, tu już nie ma po prostu gruntów wornych. Tu są cele inwestycyjne Skarbu Państwa. Gospodarstwo państwa Mrowickich, rolników spod Włocławka, to miejsce szczególne. Licząca niegdyś ponad 7 hektarów działka stała się poligonem inwestycyjnym dla Skarbu Państwa. Z jednej strony posesji zlokalizowano autostradę A1, miejsce obsługi podróżnych, a tuż obok tak zwaną drogę serwisową. Z drugiej strony powstaje obecnie gazociąg, a w przyszłości w związku z eksploatacją soli kamiennej w Lubieniu Kujawskim ma zostać położony rurociąg wody i solanki. Każda inwestycja nas dobija. Odbiera nam życie. To jest powolna eutanazja, zabieranie obywatelowi właściwości życia. Bo inaczej tego określić nie można. W 2014 roku o sprawie państwa Mrowickich dowiedziała się adwokat Aleksandra Rutecka z Włocławka. Od tamtego czasu prawniczka bezpłatnie walczy przed sądami i urzędami o poszanowanie własności rolników. Przez tyle lat to mogę powiedzieć, że ja się z nimi zaprzyjaźniłam. To są przyzwoici ludzie. Przyzwoici, ciężko pracujący ludzie. Rolnicy. Mieliśmy buraki, pszenicę przede wszystkim. Nie tylko ziemniaków, tylko trochę tyle co do siebie. Mieliśmy dużo, dużo zwierząt. Jak rozumiem, wtedy wiodło się państwo. Funkcjonowaliśmy normalnie, nie jak milionerzy, ale jako małe gospodarstwa rolnicze. A w tej chwili nawet nie wyżyć nie można z tych gruntów. Oni stali się bardzo biedni. Oni naprawdę nie mieli na chleb. Specustawa to słowo, które od blisko 20 lat spędza sen z powiek państwu Mrowickim. Ustanowione w tej formie prawo ma upraszczać realizację dużych inwestycji. Zamiast kilku decyzji administracyjnych konieczne jest uzyskanie tylko jednej o zezwoleniu na realizację inwestycji. Na mocy właśnie takiej decyzji blisko 20 lat temu, przy okazji budowy autostrady A1, państwo Mrowiccy zostali wywłaszczeni, tracąc 2 z 7 hektarów gruntu. Prosiliśmy o wywłaszczenie nas w całości, ponieważ gospodarstwo to się o 1/3 pomniejszyło. I mieliśmy problemy z utrzymaniem się. To było trudno wyżyć z 4 hektarów, utrzymać zwierzęta, opłaty. Dlaczego państwo Mrowiccy zostali wywłaszczeni tylko częściowo przy okazji budowy autostrady? My nie jesteśmy bankiem ziemi. My nie skupujemy każdego czy każdej nieruchomości, jeżeli ktoś tylko o nas o to poprosi. My musimy też dbać o interes Skarbu Państwa. Mamy określone środki finansowe i nie możemy pozwolić sobie na to, że wykupimy każdą nieruchomość, o którą tylko ktoś poprosi. My oczywiście, jeżeli widzimy, że jak najbardziej na takiej działce można nadal funkcjonować, prowadzić taką czy inną formę działalności, na przykład rolnej, takiej nieruchomości nie wykupujemy, pozostawiamy ją u właścicieli. Weszli najpierw archeolodzy, którzy jako pierwsi rozpoczynają pracę i wtedy doszło do zniszczenia melioracji.